Siema, z tej strony Ptachu, no i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. W najbliższym odcinku uważam bardzo fajną mapkę do trenowania edycji. Poprzednio była mapka do trenowania Aima, więc dzisiaj pojawi się mapka głównie do trenowania edycji z takimi delikatnymi elementami Aima, no bo warto też łączyć te dwie dziedziny, czyli strzelanie i edytowanie, no bo tak jak wiecie, w Fortnite normalnie meczu jest tak, że robicie jakiegoś builda, potem edytujecie, no i potem oddajecie strzał. I tak samo właśnie tutaj na tej mapie będziecie edytować i oddawać strzał, choć będą też takie tryby, w których możecie tylko edytować, no ale to już zobaczycie w trakcie odcinka. Jeżeli wam się spodoba, to miło będzie, jak wstawicie suba oraz w górę, no i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No i jak jesteśmy już w lobby, no to musimy sobie po prostu wejść tutaj w wybieranie trybu gry, kod wyspy, wpisujemy sobie następujący kod, on się teraz pojawia tutaj na ekranie, właściwie to tutaj on się pojawia na ekranie, pokażę wam się też tutaj taki na górze do skopiowania, w wyspie też macie ten kod, więc wszędzie macie ten kod, gdzie byście chcieli, klikacie enter, pojawia się taka mapa, możecie sobie ją dodać do ulubionych, odtwarzaj, no i widzimy się już w tej mapie. Mapa nam świaduje, tak jak widzicie teraz. Jest to mapa, która jest autorstwa Xerxa60. Już poprzednio robiłem kilka map jego autorstwa i naprawdę były one bardzo spoczko. Ta mapa też jest bardzo fajna i zaraz wam pokażę, jak się w nią gra. No jesteśmy już na mapie. Mamy jakieś tam bronie wekły, nie wiem czy nam akurat takie dało. Wyrzucamy je sobie, bierzemy sobie strzelbę gromową. No i nie, może na przykład Skara, jakby coś, żeby się nimi można było pobawić. No i mamy, tak jak widzicie, 4 tryby gry. Cross Replacement Edits, Edit i Aim Courses, Peace Control Drills i Free Build. Freebuild, no to wszyscy wiemy co to jest, to może tego nawet omawiać nie będę. Zacznijmy sobie od lewej strony, od trybu Crosshair Placement Edits. No to co, od lewej zaczniemy sobie od All Builds, po prostu wchodzimy sobie. No i teraz tutaj możemy sobie wybrać prędkość, którą idziemy. Na początku polecam sobie wybrać prędkość powolną, jeżeli jesteście tak na moim poziomie albo słabsi. Chyba, że jesteście lepsi, to możecie sobie nawet iść na faście, ale to już jak tam chcecie. No więc bierzcie sobie na przykład ten Slow Speed, tak jak ja teraz biorę sobie Slow Speeda. I zrobimy sobie mapkę. Tak jak widzicie, macie tutaj takie kółeczka i te kółeczka to są te, po których macie swoim właściwie kursorem prowadzić. Po prostu jest to takie ćwiczenie, aby dać sobie nawyk jak najkrótszego ruchu, aby zrobić edita. Myślę, że widzieliście już kilka takich mapek na TikToku, ale nigdy się mogliście nie wziąć na przykład za zrobienie jej, a tutaj polecam naprawdę się wziąć za zrobienie tej mapki. Dokładnie jak robicie, no to już wam nie będę całości tego pokazywać, ale warto sobie po prostu to porobić, żeby skutecznie edytować. No już ją skończę i wam zaraz wytnę do tego, jak ją skończę. No jak skończyłem mi tą mapę, no to widzicie, ona się tak podświetla, że już nie możemy w nią wejść. No i możemy sobie zrobić rampy, flory ikony, no i wole. No to nie możemy stawiać na przykład na wole jeszcze. Możecie sobie wszystkie próbować, ja wam nie będę wszystkie pokazywać, bo myślę, że wiecie o co tutaj chodzi. Po prostu musicie tylko po tych tutaj strzałeczkach, właściwie śladach bardziej podążać. Polecam wam sobie zaczynając od wolnej prędkości, poprzez normalną, żeby już potem to wymasterować tak, żeby nawet na szybkiej szybkości sobie to robić. No i już cyk, zrobione. No i teraz mogę wam pokazać, że zresetuję build, jak strzelę tego lutka. Tylko przy okazji gra się kończy i jakby się zacznie od nowa, co nie? Ale build zresetowany, tak? Sukces. Musicie sobie od nowa wziąć bronię. Jak sobie zresetowaliście mapkę, znowu Scar, znowu strzepa gromowa. Teraz pokażę wam nieco ciekawszą mapkę, bo to jest edity i strzały od razu. Możemy sobie wejść na advanced od razu, żeby się nie nudzić właściwie. Robimy edit, drugi edit, strzał. Edit, strzał. Takie dosyć myślę, że intuicyjne. Warto patrzeć na te strzałki, które wam tutaj dyktują, gdzie macie też tego edita zrobić. I strzelacie do tej kulki. I to właściwie na tym się opiera ten tryb tutaj też. Basic jest takie samo, tylko że prostsze, więc nawet nie muszę wam tego pokazywać. Jakbyście chcieli jeszcze, to możecie otworzyć skrzynkę, w której jest combat. I jakbyście chcieli zagrać jeszcze razem, to musicie od nowa mapę resetować, czyli musicie tego tutaj ludka sobie strzelić. Niby nic ciekawego, nic takiego turbo specjalnego, ale naprawdę myślę, że jak porobicie tę mapkę kilka razy, te strzały tutaj, specjalnie te advanced, to naprawdę wasz aim i edity, jakby tutaj całe połączenie z edita, a potem strzelania, myślę, że powinny się poprawić. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No potem mamy tutaj Peace Control Drills. Już parokrotnie mapy pokazywałem, na którym były podobne rzeczy, ale na tej jeszcze jest, więc pokażę wam, jak się to robi, z czym to się je. No, więc wchodzimy z niej na szkolę, na trójkę, no na losowe, no nie będę wszystkie po kolei pokazywać, bo ten odcinek by trwał pół godziny, a nie o to w nim chodzi. Chcę wam tylko zademonstrować, że naprawdę ta mapka jest fajna i warto ją porobić, a nie wszystkie tryby po kolei wam pokazywać. Myślę, że każdy ogarnie, o co w niej chodzi, jeżeli będzie miał nawet taki przykładzik, jak ja to robię. Więc wchodzimy. This is what you should do.
Takie coś mamy zrobić. Idziemy tutaj poradnik, możemy się jeszcze wycofać, jak nam się nie chce. A widzicie, muszę zrobić sobie ściankę, kołna, pozostałe kołny. Ten. Ciężkie, no dobra, spróbujmy. Ścianka, kołny i strzał. Kołny, strzał. Strzał. To nie jest takie hop-siup, żeby to zrobić. To warto by było wymasterować. No, jeszcze gdybym umiał to zrobić, to już w ogóle byłby sztos. No, ale widzicie, o co tutaj chodzi. I myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny akurat trening. Takie strzelanie tych kulek. Łącznie z peace controlem. Peace control, jak wiecie, jest dosyć ważnym elementem tej gry. Oczywiście nie jest powiedziane, że za każdym razem musicie robić to samo. Ale ważne, żeby tą kropkę strącić tak po swojemu, żeby jak najskuteczniej się osłaniać od strzałem i od niej potencjalnymi, no bo nie strzeli do nas ta kulka, ale jakby wyobraźcie sobie, że to jest gracz. No i po prostu chodzi o to, żeby pokonać tą kulkę, która jest takim wyobrażeniem gracza w zwykłej gierce. Jak chcecie, możecie się potem resetować, znowu wejść, popatrzeć. Wiecie, o co chodzi. Wszystkie mapki tutaj, no nie będę wszystkim pokazywać, już mówiłem dlaczego. Wracamy sobie tutaj do tego jakby lobby takiego tej mapki. No i co, no wejdźmy sobie jeszcze na free build może na szybciutko. Macie też tutaj od razu od autora takie coś fajnego, jak takie wzorce, co możecie sobie pobudować, jak chcecie potrenować. Na przykład peace control drill medium. Robicie sobie tak, 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 tak. No coś takiego tylko. Robicie to szybko po prostu. Albo inny, na przykład taki. Jeszcze tu jest podłoga, tak, tak. No tamtych to nawet się nie podejmuje, jak ktoś je zrobi, to naprawdę szacun. Jak ktoś sobie wypróbuje mapkę i zrobi taki któregoś z tych drilli, to możecie dać znać w komentarzu, to naprawdę szacun mordo dla ciebie. Jak zrobisz to w takiej prędkości, oczywiście o powolutku, no to sobie wiesz, to sobie możesz, ale jak zrobisz to tak, wiesz, na sprincie na przykład, albo nawet na zwykłym chodzie takim, to naprawdę szacun, budzi podziw. No i tyle z tej mapki, no jest ona krótka, ale myślę, że naprawdę ma potencjał i warto ją wypróbować moim zdaniem. Polecam właśnie to zrobić, kod do niej wyświetlam się też teraz na ekranie, żebyście się nie musieli cofać tam do początku filmu. Ja mam jeszcze oczywiście pozdrowienia w trenowaniu tej mapce. Jeżeli odcinek się spodobał, to mam nadzieję, że zostawicie suba, łapkę w górę. No i życzę miłego ciągu, trzymajcie się, miła.